Wraz z wakacjami podróżujących drogami przybędzie. Patroli również. Mruganie światłami to jasny sygnał dla kolegi z naprzeciwka. Zdejmij nogę z gazu. Stoi policja. Niejednemu kierowcy w ten sposób upiekło się. Są i minusy, o których jasno informują funkcjonariusze. Policja przygotowała krótki spot. Kolejny zjechał. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Nietrzeźwi kierujący nie zostaną zatrzymani i nie stracą uprawnień. Włamywacze mogą spokojnie uciec i wzbogacić się cudzym mieniem. Porywacze mogą niezauważeni odjechać i narazić dzieci na niebezpieczeństwo. Powodów może być wiele. Pamiętaj, nigdy nie wiesz, kogo ostrzegasz. Głównym założeniem spotu jest uświadomienie, że nigdy nie wiemy, kogo ostrzegamy. Może to być zarówno kierowca pod wpływem narkotyków, ale również włamywacz lub sprawca uprowadzenia rodzicielskiego. Powodów ucieczki przed policyjnym patrolem jest wiele. Pijany kierowca stanowi poważne zagrożenie. Lepiej będzie, jak zatrzyma go policja. Przypomnijmy sytuację z początku czerwca. Kierowca ciężarowego DAF-a jechał całą szerokością jezdni w okolicy Ostródy i wykonywał gwałtowne ruchy. Świadkowie zareagowali poprawnie. Zadzwonili na policję. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało obecność ponad 2 promili alkoholu w organizmie 52-latka. Jeździmy odpowiedzialnie, przestrzegajmy przepisów, a mandat nam nie groźny.